Siemanko, niedzielny już, nie, taki poranku. Siemanko widzowie, witam wszystkich w nowym lifestyle'owym vlogu. Tęskniliście za mną, za takim osobistym filmem, takim wiecie, takim typowo o mnie, o moim życiu. Możecie napisać w komentarzach, czy tęskniliście, bo ja się w sumie stęsknił trochę za takim opowiadaniem do kamery. No i co tam u mnie? A, dobrze. Zjadłem przed chwilą 1,5 czekolady, żeby sobie poprawić nastrój przed tym nagrywaniem. No i ta czekolada to nie jest czekolada ze sklepu www.jerbanot.com. Tylko to jest czekolada, którą Rzek przywiózł ze sobą z Ukrainy. Tu chyba pisze nawet właśnie po ukraińsku czekolada. Właśnie ostatnio był na Ukrainie, dokładnie to w Czarnobylu. Nagrało się kilka filmów w tamtym miejscu. No i dziś miała być premiera pierwszego z tych filmów. Ale dla dobra tego projektu oraz dla dobra ludzi, którzy zaangażowali się w ten projekt, nie mogę dzisiaj jeszcze tego wyemitować. Te filmy muszą trochę poczekać jeszcze. Nie wiem w każdym bądź razie, kiedy one będą, ale wiem, że nie chcę nikomu zaszkodzić tymi filmami, a one są dość mocne i trzeba dobry moment wybadać na opublikowanie tych filmów. Jeszcze Rzek nie wypuścił ani jednego filmu z Czarnobyla, także nie wiecie nawet, co ja tam robił, a już dostaję wiadomości od ludzi, że mam przeklapane, bo teraz wyrośnie mi trzecia ręka. W sumie zależy, w którym miejscu ta ręka by wyrosła, bo jakby wyrosła na klacie, no to mógłby być problem, bo nie umiałby ich do ściany podejść, nie? Ale jakby wyrosła na plecach, to byłoby spoko, bo mógłby się jeszcze tak przytrzymywać, nie? No ale nie ma czegoś takiego jak... Tego typu mutacje nie występują. Mutacje są trochę bardziej jakby niekorzystne i to nie wygląda jak trzecia ręka. Nie martwcie się, ta czekolada nie jest radioaktywna. Tak samo jak ta konfitura, którą podarowała mi babuszka. Babuszka jest jednym z samosiołów, czyli ludzi nielegalnie mieszkających w czarnobylskiej strefie wykluczenia. Tam normalnie, bo Czarnobyl to jest taki dość duży obszar i Czarnobyl to nie tylko Prypeć, co wszyscy ją znają i kojarzą z tym diabelskim młynem. Czarnobyl to także różne inne, mniejsze wioski. No i w tych wioskach mieszkają właśnie samosioły. I my odwiedzili samosiołów i babuszka podarowała mi ta konfitura. No i to jest zrobione z owoców, które rosną właśnie w Czarnobylu. A jak wiadomo, w Czarnobylu nie wolno nic jeść, co tam rośnie. Tam nawet nie wolno siadać na ziemi, a co dopiero jeść tych rzeczy. No, a ja mam konfitura z Czarnobyla, no i zjodrzek tam normalnie obiot też od tej babuszki i bardzo dobre kartoszki tam były, czyli kartofle, które wyrosły na polu w Czarnobylu. Marcin, ja nie chcę dużo. Dobry wieczór. Marcin? Nie, no kartoszki. Ja zjem całe kartoszki, a wy możecie cały bimber wypić. Zgadzam się. Idę na ten układ. On nie chce. Wakcyna. A, on mówi, że ten, że będziesz zdrowszy. Ale, szczepionka. Mówi, ale mi jest. Już nic nie pomoże, wiesz? I tak. Ja już jest chory w środku głowy. On ma odklejone. Jest chory od środka i mam odklejoną łopatkę. No i jak na razie czuję się dobrze. No i zobaczymy, jak to będzie, nie? Zostańcie ze mną, śledźcie mojego vloga i obadomy. Co to będzie? Ze mną, czyli z człowiekiem, który zjadł kartofle właśnie z Czarnobyla, nie? Kurde, ja ta czekolada muszę schować, bo ona mnie tu normalnie nęci. To schowamy do lodówki. Zaraz wam poopowiadam trochę więcej o Czarnobylu i w ogóle o różnych rzeczach, które się ostatnio wydarzyły. Bo ten dzisiejszy odcinek, on przybierze trochę taką formę takiego właśnie takich wiadomości z nory, powiedzmy. Na początek zacznijmy od tego, że to jest herbanut. I tu jest zielona senmerlina, to jest biała jaśminowa, to jest owocowa czerwony smok, owocowa duch puszczy, owocowa lipowo-malinowa. No i te owocowe herbaty to są suszone, liofilizowane owoce i to można fajnie sobie dosypywać na przykład do yerby. No i na przykład taką czysto yerba można zamienić w smakowo yerba. Taka opcja.
A ta herbata biała i zielona to są takie normalne herbaty do parzenia. No i ją właśnie teraz się zaparza, taką herbata. Zaparza ją w temperaturze 80 stopni. Będę ją parzył przez 2 minuty i wy też możecie się zaparzyć ta herbata i mocierabat na ta herbata. W ogóle to mocierabat na wszystko ze sklepu www.jerbanot.com. Kod rabatowy brzmi fakty. Fakty i kod jest ważny tylko do jutra i kod daje 10% na wszystko. Zmiana obiektywu. Już czas. Dużo tego wyszło. Czuć ten jaśmin faktycznie. Nie, ale bez kitu. Okazuje się, że jaśmin jest jedną z niewielu rzeczy, które przedzierają się przez moje chore kubki smakowe. Chore, ponieważ wiecie, nie? Że kilka miesięcy temu dopadło mnie to paskudztwo i ją w dalszym ciągu, w dniu dzisiejszym, no, kuleja trochę, jak łazi o zmysł smaku oraz węchu. Patrzcie to. Ja ogólnie mam już zmontowane 3 odcinki, a będzie ich chyba 6 tych odcinków z Czarnobyla. No i jest tak, Czarnobyl dojazd, to będzie za niedługo, później będzie Czarnobyl Urbex 1, znaczy tu będzie jakiś inny tytuł, no ale to jeszcze tak się nazywa, tylko w projekcie. Później jest Czarnobyl Eksploracja i Plac Zabaw, później jest Życie w Czarnobylu, jest Oko Moskwy Podejście 1, a będzie jeszcze Oko Moskwy Podejście 2, Oko Moskwy Podejście 3, no i jeszcze Samosioły będą, więc właściwie to ja nawet sam nie wiem, ile będzie tych odcinków. Ale wiem, że od dnia dzisiejszego Czarnobyl jest zamknięty. I w zasadzie nam się udało tak na ostatni moment tam pojechać. Dzisiaj właśnie dotarły do mnie artykuły. W internecie właśnie można przeczytać o tym, że czarnobylska strefa wykluczenia jest zamknięta dla turystów. I nie łazi tu o konflikt rosyjsko-ukraiński, tylko łazi o to, że oni tam przewożą paliwo jądrowe. No i my, jak my zwiedzali Czarnobyl, to my nawet widzieli ten pociąg, który przewozi paliwo jądrowe i już wtedy, w czasie naszego pobytu w Czarnobylu, dochodziło do takich sytuacji, że na przykład nie mogliśmy wjechać do strefy, bo przewozili paliwo jądrowe i przez parę godzin nie można było wjechać. No i tak właśnie. Wtedy to zamykali tylko na parę godzin, a teraz zamknęli chyba na 2 miesiące całą strefę. Także no, nam się udało tak na ostatni moment to nagrać. To trwało 5 dni. My przez 5 dni tam właśnie łazili po strefie i robili materiał. Dlatego jest tego materiału tak dużo i dlatego właśnie będzie dużo tych filmów. I już koniec. Już nie będę wam robił smaka na te filmy. Teraz coś takiego bardziej z Polski powiem, że wczoraj, że był w Warszawie, był tam w pewnym celu, ale nie udało się jakby osiągnąć tego celu, bo pogoda pokrzyżowała plany. No i także się tam łaził po tej Warszawie, szlajął się i odkrył, że coś, co mnie równocześnie przeraziło, zmartwiło i bardzo ucieszyło. Mowa tu o pewnym obiekcie, który się okazało, że jest możliwy, jest do zrobienia i zrobię go w tym roku. Zrobię go na 100% z taką półasekuracją. To zrobię na 100%, a bez asekuracji to nie wiem, czy to zrobię. Pokażę wam ino jedno zdjęcie i jak ktoś się domyśli, gdzie jest to zdjęcie zrobione, no to brawo dla tego kogoś, a jak się nie domyśli, no to sorry, musicie poczekać jeszcze. To było wczoraj w Warszawie. No i też z takich grubszych tematów, no to wczoraj, albo nie, przedwczoraj byłem na rozmowie w sprawie walki takiej na ringu, na oktagonie, że wiecie, że MMA panowie, nie, i panie. Tak, no ale
No niestety nie dojdzie to do skutku tak szybko, jak miało dojść, bo musiałby przytyć co najmniej 5 kilo w przeciągu 2 miesięcy, a ja nie mogę przytyć 5 kilo w przeciągu 2 miesięcy, ja muszę wręcz przeciwnie, schudnąć 5 kilo w przeciągu 2 miesięcy, tak plus minus. No bo to jest związane właśnie z tym moim odkryciem nowym w Warszawie i z jakimiś takimi projektami, które są w mojej głowie już od roku. Wiadomo, o co łazi. Muszę schudnąć, bo chce się wspinać i nie chce się zabić. A żeby wyskoczyć tam na ring, no to musiałbym przytyć, żeby zwiększyć swoje szanse i nie dać się zmiażdżyć cięższemu przeciwnikowi. Nie wiem, czy mogę się rozgadywać na ten temat, więc nie będę się rozgadywać na ten temat. Już pewnie i tak, że za dużo powiedział. Ale być może w tym roku zobaczycie mnie na jednej z takich bardziej znanych gal właśnie sportów walki. Wiem, zawsze że godą, że nie lubię się bić i wolę uciekać i trenować parkour. No ale tak, to tak w dalszym ciągu jest, tylko że ja to robię dla pieniędzy, normalnie dla grubej papy. A potrzebna mi jest ta papa, aby stworzyć pewien niesamowity, niewiarygodny i jedyny w swoim rodzaju obiekt do podnoszenia umiejętności we wspinaczce miejskiej. No i potrzeba mi do tego właśnie tej grubej papy, a nie mam na to za bardzo innego pomysłu niż właśnie walki albo wspinanie się i ogólnie robienie tego, co robię do tej pory, bo pojawiają się różni nowi sponsorzy. W ogóle po tym ostatnim występie w Hate Parku pojawiło się dużo ciekawych właśnie sponsorów. No i tak na przykład w ramach pewnej współpracy z pewnym sponsorem w przyszłym tygodniu będę przeprowadzał wywiad z bardzo ciekawą osobą ze świata wspinaczki. No i właśnie to będzie przyjemne z pożytecznym, no bo nie dość, że nagram coś z ciekawą osobą, no to jeszcze właśnie, wiecie, nie? To mi pomoże się zbliżyć do tego mojego niesamowitego symulatora, na który potrzebuję dużo papy. Ten wywiad będziemy kręcić jakoś tak w połowie tygodnia na wschodzie naszego kraju. No a w przyszłym tygodniu lecimy do Barcelony. Lecę do Barcelony z... Nie powiem jeszcze z kim, ani po co, ale spodobało mi się. Dobra, żeby nie było, że ja tak ino samolubnie cały czas o samym sobie, no to powiem jeszcze coś o moich znajomych, którym ostatnio się udało coś zrobić. Na przykład Wojtek Sobierajski ostatnio pobił rekord świata należący do Wima Hofa. Wim Hof, czyli człowiek lodu, no to właśnie Sobieraj pobił jego rekord w bieganiu na boso po śniegu. Półmaraton, czyli 20 km bez butów, w zasadzie w samych spodenkach, ale możecie to sprawdzić na Instagramie u Wojtka. No i kury pewnie kojarzycie ze świata street workoutu, no to on tam też ostatnio jakieś właśnie rekordy pobił. Na przykład zrobił takie coś, że założył na kamizelka 50 kg i zrobił z tym pompka w staniu na rękach. No, nie wiem, czy próbowaliście kiedyś pompki w staniu na rękach, ale zrobienie pompki w staniu na rękach bez dodatkowego ciężaru to jest trudne. A z dodatkowym ciężarem to jest jakiś absurd. Ja ostatnio był u kury i on mi dał założyć ta kamizelka właśnie i ja wciepnął się na ta kamizelka 30 kg tylko. No i próbował z tym zrobić zwykłą pompka, taką, że z nogami na ziemi, nie? No i to było ciężkie. To było ciężkie i czuł normalnie, jak mi ręce latają. No a kura założył 50 kg i zrobił z tym pompka nie z nogami na ziemi, tylko z nogami uniesionymi do góry. No także szacun dla kolegów. W ogóle to ostatnio, że sobie założył konto na TikToku i generalnie słabo mi tam idzie, bo nie czaja za bardzo bazy w temacie tego TikToka. Nie wiem, czy jest za stary, czy co, ale
no, mam mało obserwujących mam na TikToku, także chyba potrzebowałbym do pomocy jakichś młodszych kolegów, bo ten TikTok to mi się kojarzy z takimi właśnie młodszymi kolegami. Właśnie, a propos młodszych kolegów, to Banocik, co myślisz o wspólnym odcinku z Patekiem z ekipy? Patek z ekipy. Kojarzycie? Pewnie młodsza część widowni mojego kanału kojarzy, no bo Patek Wariatek jest z ekipy od Freeza. Ja ostatnio poznał właśnie tego Patka i zrobiliśmy wspólny odcinek. Niesamowite opakowanie. Ktoś tutaj od marketingu podwyżka. Dał radę, nie? No, prawie mi spadło, tak żeby było ciekawie, także... Mariot by spadł ze 100 metrów. No, trzymaj. Patek mnie zaprosił właśnie na odcinek na swój kanał. No, no i ja wymyślił, że zrobimy legalne wejście na komin i tu właśnie z pomocą przyszedł nam Dream Jump. Dream Jumperzy, tym razem ponownie ekipa z Karkonosze, Dream Jump Karkonosze. Żeby wejść na ten komin, trzeba mieć specjalne pozwolenie, a jak wejdziesz bez pozwolenia, to wtedy tu właśnie... Pojechaliśmy tam normalnie do właśnie w okolice Śnieżki. No i tam oni mają ten swój komin, co my już kiedyś skakali z tego komina. No i razem z Patkiem właśnie zrobiliśmy legalne wejście tam na ten komin. Ja był tam jakby tak w formie, powiedzmy, takiego opiekuna, nie? No to ja się zaopiekował Patkiem i z asekuracją wspięliśmy się na ten komin i u góry zrobiliśmy biwak. Ugotowaliśmy tam makaron i ja tam w ogóle wisiał na jednej ręce i się trochę popisywał. No i fajnie było. Fajnie było. Patek w porzo człowiek. Kumaty bardzo. W sumie to autem jechaliśmy jednym samochodem właśnie w tamtym kierunku, no to mieliśmy trochę czasu, żeby pogadać. No i Patek jest... mądry synek to jest. Mądry synek. No i tak, udało się właśnie nagrać ten odcinek z Patkiem. I schodzisz, no, i z powrotem. Ja pierdolę, spadam. Dobra. Czemu, szedłeś jakby na pierwsze piętro? Nie, no dałbym radę, tylko tutaj musiałem, wiesz, dać ten... Pokazać materac. Tak, właśnie chciałem na pewno sprawdzić, czy sobie nie zrobisz krzywdę, jakbyś spadł na materac. Śmiało możesz trenować, nie? Okay. Bardzo dobrze jest tutaj, wszystko w porządku. Co jeszcze się ostatnio udało? Ostatnio jeszcze był parę razy na kominie. No właśnie, bo to, że ja nie wrzucam filmów ze wspinaczki na komin, to nie znaczy, że nie włażę na kominy, bo włażę na kominy, tylko nie zawsze nagrywam. I ostatnio był z Dorotą na kominie, no i miał tam jojo na tym kominie swoje. No i pobawił się tam trochę jojem na górze. I fajnie było. Fajnie było. Siemanko. Nagrało się, jak się bawię jojem w kominie. Coś tam się nagrało. Fajnie było, ale jest już godzina 19:05, a ja chciałbym ten odcinek opublikować jeszcze dziś, czyli w niedzielę 20 lutego. Także kończę już te nagrywki. Dziękuję bardzo wszystkim, co wytrwali do tego momentu i pozdrawiam. Pozdro.